Chcemy, żeby takie tradycyjne jubileusze troszeczkę poszły w zapomnienie. Próbujemy po prostu zwyczajnie, tak jak to się zwykle robi w życiu prywatnym, świętować takie normalne urodziny. I wiadomo, że czasami człowiek ma czas na świętowanie urodzin, a czasami się tak zdarza, że jest jakiś bardzo ciężki dzień i wtedy nie ma jak. Natomiast no, w tym roku nam się tak ułożyło, że wprawdzie urodziny kapeli przypadają w poniedziałek, ale przygotowujemy się do festiwalu Hendlowskiego w hale i przy okazji właśnie w ten dzień urodzin robimy od 6 takie małe opera party, czyli to będzie rodzaj otwartej próby, ale można przyjść również z własnym prowiantem, posłuchać muzyki, pobyć z nami, no i zobaczyć te nasze nowe tutaj tymczasowe, ale bardzo piękne progi. Na czas budowy Centrum Muzyki możemy tutaj rezydować w tej niezwykle atrakcyjnej dzielnicy, która mam nadzieję stopniowo będzie coraz bardziej żywa. Mam nadzieję, że w taki sposób żywa, żeby to życie było nowoczesne, czyli zieleń, sztuka, ludzie.